Archeologia. Proszę, pułkowniku, pozwólcie zameldować. Mówcie. Michał Grzesia. Znowu nadaję. Pillarstone, czyli słup kamienny z inskrypcją, jest najstarszym znanym nam tego typu zabytkiem w Irlandii. Inskrypcja, która znajduje się we wschodniej stronie kamienia, mówi nam o niejakim Tenochu, który poświęcił to miejsce Piotrowi Apostołowi. Tenoch, wedle źródeł pisanych, syn Kerana Konusa, zmarł w 714 albo w 716 roku. Na podstawie tej wzmianki datujemy słup kamienny z inskrypcją na przełom VII i VIII wieku. Pierwsze co, zanim zaczniemy jakąkolwiek współpracę, to przystąpimy do zmierzenia tego okazu. Archeolog mierzy za pomocą miarki. Klasycznie. Pillarstone ma wysokość 2 m 20 cm, szerokość 45 cm i jego grubość około 20 cm. Badania archeologiczne na tym stanowisku przeprowadzono w latach 60. ubiegłego wieku. Co one wykazały? Otóż te prace ukazały nam bardzo ciekawą sytuację w tym miejscu. Przed tym słupem kamiennym znajdowało się cmentarzysko. Składało się ono z dwóch rzędów grobów, które tworzyły taki krąg. Rząd zewnętrzny posiadał 16 takich grobowców, rząd wewnętrzny 11. Były to groby kamienne, nakryte kamienną płytą. Zawierały pochówki szkieletowe, których to stopy tych zmarłych wszystkich były skierowane ku środkowi, a w środku odkryto negatyw posupowy, interpretowany jako negatyw po kolejnym słupie kamiennym, który zaznaczał środek tego jakby okręgu, które tworzyły groby. Ze względu na rozmiary tego negatywu posupowego uznaje się, iż ten słup kamienny był nieco mniejszy niż ten, który oryginalnie zachował się do dzisiaj. Cmentarzysko zostało wydatowane na okres wczesnochrześcijański. Teraz zastanowimy się, co tak naprawdę taki słup kamienny z inskrypcją ze sobą prezentował, jaka jest interpretacja tego artefaktu. Otóż jeden z badaczy wysnuł taką oto teorię. Ze względu na to, iż na powierzchni tego słupa znajduje się krzyż łaciński, jest on umiejscowiony w miejscu, które w zasadzie jest takie dominujące, najbardziej charakterystyczne, wysokie, ponad resztą symboli i motywów. A więc mamy krzyż łaciński, mamy inskrypcję oczywiście, ale mamy też zarówno po wschodniej, jak i po zachodniej stronie liczne krzyże, których ramiona zakończone są spiralami i w które wpisane są okręgi. Tego typu motywy, tych spiral i tych okręgów są interpretowane jako motywy zaczerpnięte ze świata symboliki religijnej przed nadejściem chrześcijaństwa. W związku z tym, że krzyż łaciński ma dominującą pozycję i też udowodnione jest to, że znajdują się tutaj symbole pogańskie,
autor interpretacji wysnuł takową teorię, iż ten słup kamienny jest po prostu symbolem triumfu chrześcijaństwa nad pogaństwem. Pochodzi ten słup z przełomu VII i VIII wieku i należy na podstawie tej interpretacji, a także na podstawie tego datowania wysnuć taki wniosek, iż religia przedchrześcijańska i religia chrześcijańska wzajemnie mieszały się przez dosyć długi okres czasu, zanim wytworzyła się jednolita chrześcijańska religia, która dominowała aż do końca XX wieku w Irlandii. Bo niestety nie możemy powiedzieć o tym, że Irlandia jest w chwili obecnej krajem katolickim. Stała się pod koniec XX wieku, w latach 90. XX wieku, krajem laickim. My się nie będziemy zastanawiać dlaczego, tylko po prostu stwierdzamy fakt, że doszło do tego typu przemiany w obyczajowości społeczeństwa irlandzkiego. Co dokładnie przedstawiają krzyże po stronie zachodniej kamiennego słupa, tego nie wiemy. Przyplatają się tutaj motywy pogańskie i chrześcijańskie. Tych krzyży jest 9. Te z prawej strony, które teraz widzimy, są wyryte na powierzchni, a te z lewej strony są wykonane w formie płaskorzeźby. I teraz rodzi się interesujące pytanie, czy one zostały wykonane w innym czasie, czy może tego typu zabieg ma tylko i wyłącznie charakter dekoracyjny, ozdobny, żeby wzrokowo upiększyć ten piękny artefakt. Wokół stanowiska znajdują się pozostałości po kamieniach. Mają one związek z cmentarzyskiem, które się tutaj znajdowało. Te kamienie są bardzo charakterystyczne. Na przykład na tym kamieniu widzimy ślad krzyża. Wyryty krzyż. A tutaj te inne kamienie to mogą być jakieś misy, puchary kamienne, chrzcielnice. Mają wyżłobioną depresję na swojej powierzchni, zapewne do gromadzenia wody, może święconej wody. Widok na stronę zachodnią, te linie poziome wyryte na krawędzi słupa być może, że są przykładem pisma ogamicznego. Druga z koncepcji mówi o tym, iż to są ślady po użytkowaniu tego słupa jako szlifierka. Oszczono tutaj narzędzia i broń. Być może jest to efekt profanacji tego miejsca. Znamy różne inne historie związane z tym miejscem. Jedna z nich jest okrutna. Mówi o brytyjskich żołnierzach,
którzy pod dowództwem Cromwella przybyli do tego miejsca i chcąc nastraszyć i pozbyć się miejscowych księży, wpakowali ich po prostu w drewniane beczki, zrzucili, zepchnęli z góry, z wysokiego pagórka i ci księża tracili swój żywot, ponieważ te beczki odbijały się od tego słupa kamiennego, śmiertelnie raniąc księży. Naszym patronem medialnym jest polski portal historyczny historykon.pl. Historia w zasięgu ręki. Juliusz Cezar w swoim dziele Wojna Galicka opisywał, że kiedy Celtowie atakowali rzymskie linie obrony, to krzyczeli: subskrybuj!